Zoltar. Nie, międzywojnie piękne. Piękne międzywojnie weszło. Kurde, ale stan zachowania, ja pierdykam. I powiem wam, one często gęsto były skrętkami. Niestety idealna mi się trafiła. Rocznik. '29. Ale stan zachowania, no szok. Prawie 100 lat leżała. No może nie, bo ktoś upuścił ją w innym czasie, ale pięknie, piękny strzał. Międzywojnie. Sprawdzę jeszcze ten dołek. Taka dziura. I coś takiego. Kształtowe takie. Ciężkie, tak jakby ołów, ale kształt. Kolejna PRL-ka. Kolejny moniak z tego samego dołka, chyba dwie dychy. Perelka. Mogłoby to być sreberko perelowskie, ale jest. Taki dołeczek i proszę bardzo, jest sreberko. Kurde, myślałem, że mi się nagrywa i co ja wam tu nie naopowiadałem. Płyciutko. Jestem koło takiego bajora wyschniętego. I weszło piękne srebro.
Grało pięknie. I chyba to będzie. Ciekawe, czy jest zapinka. A, z jednej strony urwane. O, z drugiej strony też urwane. Ale pięknie dawało. 69 na 68 jak najbardziej trafiam obrączki albo pierścionki. Złote. No nie to, że codziennie, ale właśnie na tym wchodzi, a to weszło na 69. Więc mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć, no i co, żono moja, wygląda mi na złoto, ciężkie. Proszę bardzo, jest strzał. Także nie jest tragicznie. Powiedziałbym, że jest duża szansa, że to jest słodko. Pozdro. Ciężkie, kurde. Wskoczyło, puciutko było. Już wiem. Chyba wiem. Rośnica chyba. Jestem upieprzony już. Chyba. O. Myślałem, że coś jest. Oto błotko. No ale papierośnica to papierośnica, tylko chyba to jest ciapnięte. Tak, przekrzy... O! Zawiasik chyba jest. I walnięta tu. O. To się nie zamknie już. No ale mimo wszystko papierośniczka jakieś 300 metrów stąd znalazłem piękną srebrną monetkę 5 marek niemieckich, druga wojna, i z drugiej strony tego bajora, bo teraz je obeszłem, łańcuszek złoty chyba, nie wiem dokładnie, bo nie ma zawieszek, zerwane, więc wagowo mi wygląda, że możliwe, że kawałek słońca, ale to jest fa-
To jest fajne. Już druga albo trzecia papierośnica w życiu. Ciekawe, czy plater, czy srebro, ale myślę, że plater, bo łapie ją powolutku tak rdza, a srebro chyba nie powinno tak załapywać. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. No ja jestem mega zadowolony, bo przede wszystkim sreberko. Monetka ładna, ale grała. Szkoda, że nie nagrałem. Po prostu jak chciałem wyłączyć kamerę, to zobaczyłem, że nie nagrywa i już troszeczkę odczyszczoną pokazałem, ale pięknie, pięknie, pięknie świeci. Co rano, jak zaczynałem, to trafiłem piękne 1 zł międzywojnie. To jest chyba 1929 rocznik, ale powiem Wam, kurde, jakby upadło wczoraj. Troszeczkę takiego naleciku, szok. Nigdy tu nie byłem, ale będę wpadał tu częściej. Miejsce ma potencjał, tym bardziej, że międzywojnie, wojna, no i nie wiem jeszcze, co to jest. Natomiast okolica ładna. 1,5 metra od papierośnicy. Sygnał. Ale jaja, ale to miejsce daje. Spójrzcie. Idealny, calutki naparstek. Ja pierdykam, ale fart mam dzisiaj. Calutki naparstek. Jeszcze z ziemką. A papierośnica tu. A naparstek tu. 1,5 metra, max. A to są fanty z ostatniego wypadu. Wyschnięte jeziorko. Znowu ładnie dało. Jakiś to chyba jest świeci czy coś. Troszeczkę kolorku, jakaś podstawa do czegoś. Tu też jest kolor, ta blaszka. Stara łyżwa. Puszka na maskę przeciwgazową chyba. Manierka, piękny bagnecik i to myślę, że nawet można go odrestaurować, kurde. Stara taka, taki stoper, podkładka pod koło. Dwie podkowy na szczęście i manierka, tylko nie wiem, jeżeli ktoś wie, to proszę napisać, czy to jest oryginalny kolor? Czerwony. I to pudełeczko, ale w pudełeczku dwa fanty. I to są najprawdopodobniej jakieś stempelki. Sprawdzę to w domu, wezmę to i coś tu cyknę. Na dole są jakieś napisy. Widzę swastykę na tym bliższym. Niemieckie jakieś. Takie fanciki mi się trafiły dzisiaj. Piękne sreberko. Niemieckie. 1 zł międzywojnie. Piękny naparstek cały. Najprawdopodobniej gold, bo ciężkie jak pierun, tylko ani z jednej, ani z drugiej strony nie ma zawieszki. I papierośnica. Moniaczki tak. Wyglądają.
Papierośnica słabiutka. Możliwe, że plater, bo na sreberko nie liczę. Ale to myślę, że może być kawałek słońca. I na parsteczek. Pozdro.